latach mieliśmy prawo kupić to mieszkanie. Czyli po 10 latach mieliście prawo kupić to mieszkanie. Nie, wie pani, i przemysłówka podupadła, już ja będę tłumaczyć. I przemysłówka podupadła, i żył syndik. Syndik koleżkę, wie pani, sprowadził z Dąbrowa. Tym z Dąbrowa nam czyjś pomieszcz na 1550 zł. Mm-hmm. A my płaciliśmy do zakładu po 460 zł i plus 80 garaż. I on się nie zgodził, to tak, zabrał nam wodę, nie mieliśmy 3 lata zimnej wody, ani ciepłej. Tak siedzieliśmy jak teraz, o, przy tej butelce. Mm-hmm. Ja kupowałam ze sklepu wody, wie pani, przywoziłam. I z tym, że my nie płacili po tyle, ile on chciał. A to ten blok? To, no, to, no, ten ładny taki proszę, bloczek. To okna, blok. Ten ma okno, to byśmy mieli. To tamte. Mm-hmm. I wie pani, to my nie płacili tyle, to my poszliśmy do miasta, bo tak, co ja z tych pieniędzy miałam? Wzięłam pożyczki pani, to ja 500 zł płacę pożyczki, to staje mi się z renty 400 zł. To my chodzili zbierać puszki, wie pani, no i złą, żeby do chleba dorobić. Pani, on się wkradł do mieszkania, bo to takie urządzili wspólnotę. I ta wspólnota podpisała pani, to on ciął się kieru i wywalał bez okno, a śmieciary od razu pod sokółkę wozili. Mm-hmm. I tak, że mieliśmy, ja weszłam na korytarz i pani sąsiadka zadzwoniła policję. I ja wchodzę, mówię, proszę pana, pozwól pan mnie wejść, wziąć dokumenty, pieniądze, wie pani, i biżuterii miałam, wszystko. Pani, a on wylatuje z pokoju, ten cały Polakowski, i mówi tak, kurwo spierdala, i pani mnie w ścianę. I jak on tak, ja się odbijam, żeby nie załam barierkę, to mówię, wie pani, poleciała na dół. I ja dopiero się zwracam do policjanta i ja mówię, ja pan czego stoi, się patrzy, że mnie się liczy, turbuje. A on mówi w ten sposób. I ja mówię tak, najgorzej, która komenda nadbierała mało latów. Tak o do niego. A jak ja to powiedziałam, on mówi tak, to ja pojadę. Ja mówię, to jeszcze pan się nie pytaj, tylko jedź. I wie pani, i on pojechał, a ja zeszłam na dół. I tak. Jak i on co, wierzył... od lipca, tak? Jesteście ta, przed lipca. Domem. Ta, i lipca. Pani, i ja chciałam, że coś, jak oni wyrzucali bez okna, że coś weźmy. Pani. On walił te meble, wszystko na głowę, że nic nie mogłam wziąć. Wszystko ciął, niszczył wszystko, to wie pani, taka mściwość nieludzka. I pani, i tak, on siedzi ta po czwórku, co pomagała jemu to wyrzucać i pod ósemką. Mhm. A ktoś wam tu pomaga, jakiś miejski ośrodek pomocy rodzinom, czy jak takie to coś nam dawać? Nie, czy nam pomagają, to zupy mamy przyznane, mamy. Słucham? Zupy mamy przyznane. Zupy macie przyznane, tak? Na Wogródzkiej tam. To gdzie jeździć? Na Nowogrodzko, tak? Tak, to właśnie o 12 tam jedziemy obiad, ale to do 15 tam 30. Można tam jechać, tak? No, a tak nic, pani. I przyjechali z opieki nam dawać, o, i wtedy poszedłem z pani. I my, jak myśmy puściliśmy o tą wodę, o wszystko. A wodę skąd bierzecie właśnie? Kupujecie, czy? Nie, teraz to już tam takie kran postawili. Mhm. I wie pani, i myśmy do prezydenta się zgłaszali o wodę, a prezydent powiedział tak, co on chce, to ma prawo robić. Tak nam odpowiedział. Właściciel. Prezydent. Prezydent? Tak. Prezydent powiedział na tego Polakowskiego. Co powiedział pani?